Zawodnicy Chemeco System Gwardii Wrocław rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu pierwszej ligi mężczyzn w siatkówce. W zespole nie brakuje nowych twarzy, a wśród nich także nowego trenera, Dawida Murka. Pierwsza rzecz to na pewno musimy się poznać, bo jest dużo nowych twarzy, także to będzie najważniejsze. A jak będzie wyglądał okres przygotowawczy? Myślę, że standardowo. Tutaj nie będziemy odbiegać od innych, że tak powiem, etapów, które są jak gdyby przewidziane na ten okres. Będziemy skupiać się przede wszystkim na siłowni, na tym, żeby przygotować się bardzo dobrze fizycznie. Oczywiście to będzie wszystko połączone z halą, gdzie będziemy pracować już nad techniką, nad taktyką, która też jest, jak wiemy, bardzo potrzebna. Wśród nowych zawodników Gwardii są Jan Fornal i Kamil Maruszczyk. Zapytaliśmy ich o wrażenia z pierwszego treningu z nowym trenerem. Na spokojnie podchodzimy do sezonu. Wiemy, że to będzie ciężki sezon, 16 drużyn. Trzeba przygotować na pewno mentalnie i fizycznie. Nie mamy za dużo czasu, wiadomo, że liga rusza tydzień wcześniej, jak nam trener przekazał. Kilka sparingów, kilka turniei, na spokojnie z chłodną głową trzeba do tego podejść, jak nam trener mówił. Atmosfera bardzo fajna w drużynie, już poznałem wszystkich chłopaków i co tu więcej powiedzieć, trzeba trzymać kciuki za Wrocław. Jeżeli chodzi o takie względy bardziej towarzysko-grupowe, to na pewno bardzo miłe. Fajna drużyna, fajne charaktery. Myślę, że z trenerami też się będziemy fajnie dogadywać, więc tutaj wrażenie jak najbardziej pozytywne. Jeżeli chodzi o wrażenia sportowe, no to widać, że no, troszkę było przerwy od kontaktu z piłką, więc potrzebujemy na pewno dużo czasu, żeby pewne rzeczy nadrobić, a potem żeby po prostu wejść na taki poziom, który będzie nam dawał tutaj szansę bycia konkurencyjnym w pierwszej lidze. Swój pierwszy mecz w nowym sezonie Gwardia zagra 17 września o godzinie 17 z drużyną z Kluczborka w hali Orbita. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.